Picie alkoholu ma zły wpływ na nasz organizm, niszczy nie tylko narządy wewnętrzne, ale i wpływa na pracę mózgu. Proces ten przebiega znacznie szybciej w przypadku młodego, rozwijającego się jeszcze organizmu, który nie wykształcił mechanizmów odpowiedzialnych m.in. za metabolizm alkoholu. I chociaż wszyscy posiadamy tę wiedzę, w środkach masowego przekazu wciąż pojawiają się informacje o upijających się uczniach i uczennicach szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół średnich. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak ważne jest, by chronić młodych ludzi przed dostępem do napojów alkoholowych? To pytanie jest fundamentalne również z punktu widzenia rodziców. Powinno być przynajmniej. Odpowiedź jest taka. Najprostsza to jest taka, że prawo na to nie pozwala i z tego powodu nie powinno małe dzieci mieć dostępu do alkoholu. Znaczy dzieci, nie małe dzieci, tylko dzieci, czyli osoby do 18 roku życia nie mają prawa w Polsce używać alkoholu. I również podawanie takim osobom alkoholu jest zabronione przez prawo. A powód jest taki, że alkohol bardzo uszkadza proces rozwojowy młodej osoby. Ten wiek od 0 do 18 to jest okres, kiedy kształtuje się, formuje się osobowość, budują się struktury mózgu, kiedy osoba bardzo intensywnie uczy się, zdobywa doświadczenie, no kształtuje się nie tylko fizycznie, ale intelektualnie, emocjonalnie, społecznie. I picie alkoholu bardzo mocno zaburza ten proces, uszkadza ten proces, a czasami wręcz go zatrzymuje. I to jest jeden powód, że właśnie dlatego się w cywilizowanych krajach chroni młodzież przed dostępem do alkoholu. Po drugie, to jest tak, że młody organizm, taki właśnie przed ukończeniem 18 roku, przed ukończeniem tego procesu dojrzewania, jest bardzo podatny na fizyczne uszkodzenia wywołane alkoholem. U osób niepełnoletnich bardzo często występuje niezwykle niska tolerancja na alkohol, czyli one potrafią upić się śmiesznie małymi dawkami z punktu widzenia dorosłych. Nie? Ich organizm jest kompletnie nieprzygotowany na kontakt z alkoholem. Łatwo dochodzi do upić, do utraty kontroli nad zachowaniami i w związku z tym często młodym dzieciom zdarzają się po niewielkich ilościach, nawet wypitych alkoholu, zachowania zupełnie jakieś irracjonalne. No, nie kontrolują swoich zachowań bardzo często. Często dochodzi u takich młodych osób do czegoś, co nazywamy patologicznym upiciem, czyli właśnie stosunkowo niewielka ilość alkoholu doprowadza do kompletnego zaburzenia świadomości. No i te osoby są wtedy bardzo narażone na chociażby na wypadek, chociażby na popełnienie przestępstwa albo na to, że staną się ofiarą przestępstwa. Tu jeszcze dochodzi kwestia inicjacji seksualnej, bo wypicie alkoholu pobudza, że tak powiem, różnego rodzaju instynkty i doprowadza do różnych szalonych pomysłów młode osoby i to potem może wywrzeć cały wpływ na całą resztę życia takiej młodej osoby. Mogą się zdarzyć rzeczy, których się już nie da cofnąć, nie da się odwrócić i nie zawsze to musi być zaraz śmiertelny wypadek albo więzienie, ale czasami to jest niechciana ciąża, nie? Wieku nastu lat albo jakieś inne rzeczy, albo zrobienie czegoś, co w jakiś inny sposób uszkodzi rozwój kariery życiowej. W Polsce alkohol kupić mogą osoby, które ukończyły 18 lat.
Specjaliści twierdzą jednak, że w tym wieku mózg i układ nerwowy człowieka wciąż jeszcze się rozwija, więc picie alkoholu ma bardziej destrukcyjny wpływ na zdrowie niż w wieku późniejszym. W Stanach Zjednoczonych i pewnie jeszcze w paru innych krajach niektóre Stany podniosły tą barierę dostępności do 21 roku życia. No a poza tym jeszcze młode osoby łatwiej popadają w uzależnienie, więc jeżeli młode, niepełnoletnie osoby zaczynają pić, to też jest dużo większe ryzyko, że rozwinie się u nich zespół uzależnienia. No i wtedy taka młoda osoba bardzo szybko się uzależni i ten postęp choroby będzie dosyć szybki. Także różnica polega na tym, że jak zaczyna pić, powiedzmy, i uzależnia się osoba dorosła, to rozwój choroby będzie trwał 5, 10, 15 lat. Nie? Ta osoba zdąży jeszcze sobie tam coś w życiu zrobić, założyć rodzinę, nie wiem, wychować dzieci, a potem pewnie to przepije. Natomiast jak się zaczyna pić i popada w uzależnienie w wieku 15 czy 12 lat, to zanim taka osoba osiągnie pełnoletność, to już jest właściwie koniec jej kariery życiowej i ta osoba ma niewielkie szanse, żeby się z tego wyrwać, żeby coś zbudować jeszcze, zrobić coś pozytywnego w swoim życiu. Także to z tego powodu są te przepisy, które chronią młodych ludzi przed alkoholem. Mimo zakazów i kampanii profilaktycznych, wiek inicjacji alkoholowej w Polsce znacznie się obniżył. Badania pokazują, że ten wiek się ciągle obniża. W tej chwili to już jest w okolicach 10-12 lat, kiedy młode osoby zaczynają sięgać po alkohol, a masowość tego zjawiska jest szacowana na gdzieś 80% populacji młodych ludzi. To nie znaczy, że wszyscy się zaraz upijają, prawda? Ale oni sięgają po alkohol i między innymi pytanie o to, czy mają problemy ze zdobyciem alkoholu, mówią, że nie mają żadnych. Programy poświęcone profilaktyce alkoholowej oglądać można w podlaskich sieciach telewizji kablowej, na stronie internetowej tvbialystok.pl i studio tvdialog.wordpress.com, a także na stronie Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz na portalu społecznościowym Facebook, YouTube, Vimeo i Twitter. Zapraszamy do oglądania. I'm going to go to the next one.